Czwartego czerwca. Drogi ojczulku. Bardzo gorący czas. Zakończenie roku szkolnego za 10 dni. Egzaminy jutro. Moc roboty z powtarzaniem kursu, spakowaniem się, a świat taki piękny, że boli po prostu konieczność zamykania się w murach. Ale jakoś to będzie. Nadchodzą przecież wakacje. Julia wyjeżdża tego lata za granicę. Po raz czwarty. Ta... Nie ma co, ojczulku. Dary nieba nie są rozdzielane równomiernie. Sali jak zwykle spędzi lato w Adriondake. A pan jak myśli? Dokąd ja jadę? Możliwe są tylko trzy odpowiedzi, więc niech pan zgaduje. Do wierzbinek. Nie. Do Adriondake z sali? Nie, nigdy już nie będę próbowała o to prosić pana. Zniechęcił mnie zeszły rok. Nie może pan wpaść na nic innego? Nie bardzo pan pomysłowy. Ach, powiem panu ojczurku, jeżeli mi pan przyrzeknie, nie stawiać miliona sprzeciwów. Z góry uprzedzam pańskiego sekretarza, że moje postanowienie jest nieodwołalne. Klamka zapadła. Spędzę lato nad morzem u niejakiej pani Peterson, jako korepetytorka jej córki, która ma wstąpić do koleczu na jesieni. Zapoznałam się z nią u państwa MacBride. Jest to czarująca kobieta. Mam także uczyć angielskiego i łaciny młodszą jej córkę. Będę miała jednak trochę czasu dla siebie, a przede wszystkim będę zarabiała 50 dolarów miesięcznie. I cóż pan powie na taką nieprawdopodobnie wielką sumę? Ona sama tyle zaofiarowała. Nie przeszłoby mi przez gardło zażądać więcej niż 25. Zajęcia moje w magnoliach, tak się nazywa willa pani Peterson nad morzem, będą trwały do 1 września. Pozostałe trzy tygodnie wakacji spędzę prawdopodobnie u państwa Simpul. Pragnęłabym zobaczyć znów wierzbinki, oboje poczciwych staruszków i wszystkie kochane zwierzęta domowe. Jak się panu podoba mój program? Jestem na drodze do zdobycia zupełnej niezależności. Postawił mnie pan na nogi, i zdaje się, że będę już mogła utrzymać się i chodzić o własnych siłach. Zakończenie roku szkolnego w Princeton i nasze egzaminy wypadają równocześnie. Okrutny cios! Tak pragnęłyśmy obie z sali być już wolne, aby zdążyć tam na czas, ale rozumie się, jest to absolutnie niemożliwe. Bywaj zdrów, ojczurku. Życzę panu, aby pan dobrze spędził lato. I powrócił na jesień wypoczęty, ze świeżymi siłami do nowego roku pracy. <grym> Właściwie pan, mnie powinien był to napisać. Nie mam pojęcia, co pan robi latem, gdzie i jak pan je spędzi. Nie mogę uzmysłowić sobie pańskiego środowiska. Czy pan grywa w golfa, poluje, jeździ konno, czy też tylko wygrzewa się pan na słońcu i rozmyśla? Cokolwiek jednak pan robi, i w jakikolwiek sposób Pan spędza czas, życzę, aby Pan dobrze się bawił i nie zapomniał o mnie. Pańska niezmiennie, Aga 10 czerwca Drogi ojczulku, najtrudniejszy to list, jaki kiedykolwiek przyszło mi napisać. Decyzja moja zapadła jednak i nie ma możliwości cofnięcia jej. Bardzo to mile, szlachetnie... Zacnie i poczciwie z pańskiej strony, że pan chce wysłać mnie tego lata do Europy. Na chwilę upoiła mnie ta myśl, ale po otrzeźwieniu powiedziałam sobie nie: byłoby przecież nielogiczne z mojej strony odmawiać pańskich pieniędzy na opłacanie koleczu, a zarazem przyjmować je na przyjemności. Nie powinien pan przyzwyczajać mnie do zbyt wielkiego luksusu. Nie czuję się braku tego, czego nigdy się nie posiadało. A strasznie trudno jest obywać się bez rzeczy, które zaczęło się uważać za należne sobie. Mieszkanie z Julią i Sali wystawia wciąż mój stoicyzm na próby ogniowe. Obie posiadały tysiące rzeczy od kołyski i dlatego przyjmują szczęście jako rzecz naturalną. Uważają, że należy im się od świata wszystko, czego im potrzeba. Może jest tak w istocie. W każdym razie życie zdaje się uznawać ten dług. I spłaca go sumiennie. Mnie wszakże nie jest ono nic winne, i wyraźnie oświadczyło mi to od samego początku. Nie mam prawa pożyczania na jego rachunek. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy odrzuci ono moje żądania. Wypuściłam się na szerokie wody przenośni. Myślę jednak, że pan uchwyci nić przewodnią mojego rozumowania. W każdym razie. Czuję najwyraźniej, iż jedyną uczciwą rzeczą, jaką winnam uczynić, jest poświęcenie tego lata belferce i rozpoczęcie istnienia o własnych siłach. Magnolie. cztery dni później. Przerwałam właśnie w tym miejscu list, kiedy, niech pan zgadnie, co się stało, weszła służąca z biletem wizytowym pani Czadżery. I on także wyjeżdża tego lata za granicę, nie razem z Julią i jej rodziną, ale zupełnie sam, niezależnie od nich. Powiedziałam mu, że pan zaproponował mi, abym pojechała do Europy z pewną panią, pod której opieką jedzie grupa młodych dziewcząt. Wie on o panu, ojczulku, to znaczy wie, że mój ojciec i moja matka nie żyją i że pewien zacny pan posłał mnie do koleczu. Nie miałam po prostu odwagi opowiedzieć mu o domu wychowawczym i o wszystkim innym. Myśli, że pan jest moim opiekunem, jako uprawniony do tego stary przyjaciel naszej rodziny. Nie przyznałam mu się, że nigdy pana nie oglądałam na oczy, że pana wcale nie znam. Wydałoby mu się to zbyt dziwnym. Ach, niech pan sobie wyobrazi. Nalegał, abym wyjechała do Europy, utrzymując, że jest to niezbędne uzupełnienie mojego wykształcenia i że nie powinnam myśleć nawet o odmowie. Dodał, że i on będzie w tym samym miesiącu w Paryżu. Będziemy więc mogli wyrywać się od czasu do czasu spod opiekuńczych skrzydeł owej pani i urządzać sobie wspólne obiadki w miłych, zabawnych restauracjach dla cudzoziemców. Przyznam się ojczulku, że trafił w moją najczulszą strunę. O mały włos, nie uległa i gdyby nie przemawiał takim dyktatorskim tonem... Może uległabym na dobre. Można nakłonić mnie powoli, stopniowo, perswazją i namową, ale zmuszać się nie dam. Powiedział, że jestem głupim, niedorzecznym, bezmózgiem, niedoważonym, przesadnym, bezmyślnym, upartym dzieciakiem. Przytaczam tylko kilka z serii obelżywych epitetów, jakimi mnie obrzucił. Reszta wyszła mi z pamięci. Że sama nie jestem w stanie ocenić, co jest dobre dla mnie, że dlatego powinnam iść za radą starszych. Pokłóciliśmy się prawie. Może nawet pokłóciliśmy się na dobre. Wynik był ten, że spakowałam czym prędzej manatki i przybyłam tutaj. Uważałam, że lepiej zrobię paląc od razu za sobą wszystkie mosty przed dokończeniem listu do pana. Teraz z mostów pozostały już tylko popioły. Jestem w magnoliach z kufrem nierozpakowanym jeszcze i Florence, młodszą z córek pani Peterson. Parającą się już z czasownikami pierwszej koniugacji. Jest niemożliwie rozpieszczona. Będę musiała najsampierw nauczyć ją, jak ma się uczyć. Nigdy dotychczas nie potrafiła skupić uwagi na niczym trudniejszym do zgłębienia niż lody. Naszą uczelnią jest zaciszny kącik wśród skał. Pani Peterson życzy sobie, abym przebywała z dziewczątkami jak najwięcej na powietrzu. Obawiam się jednak, że trudno będzie skoncentrować uwagę na nauce, mając przed sobą błękitne morze i przepływające w dali okręty. A kiedy pomyślę w dodatku, że mogłabym być na jednym z nich, ale nie chcę myśleć o niczym innym poza łacińską gramatyką: Przyimki a ab absque coram cum de e ex pre pro sine tenus in subter sub i super rządzą ablativem. Widzi więc pan ojczulku, że jestem po uszy pogrążona w pracy i że usiłuję stale odwodzić oczy od pokusy. Proszę, niech się pan nie gniewa na mnie i nie przypuszcza, że nie oceniam należycie pańskiej dobroci. Oceniam ją naprawdę, zawsze, zawsze. Jedynym sposobem odwdzięczenia się panu jest stanie się bardzo pożytecznym obywatelem kraju. Czy kobiety są obywatelami? Chyba nie. W każdym razie bardzo pożyteczną istotą. A ilekroć spojrzy pan na mnie, będzie pan mógł powiedzieć sobie: To ja dałem światu tę bardzo pożyteczną istotę. Brzmi to wcale niczego, prawda, ojczulku? Ale nie chcę wprowadzać pana w błąd. Coraz częściej doznaję uczucia, że wcale, a wcale nie jestem niezwykła. Bardzo miło jest troić o wielkiej przyszłości, ale. Najprawdopodobniej nie okaże się ani trochę inną od każdej przeciętnej istoty. Może wyjdę w końcu za mąż, za jakiegoś przedsiębiorcę i będę mu natchnieniem w jego pracy? Pańska na wieki, Aga. 19 sierpnia. Drogi pajączku, ojczulku. Z mojego okna mam widok na najcudowniejszy krajobraz właściwie oceano obraz. Nic tylko woda i skały. Lato upływa. Ranki schodzą mi na wdębianiu w moje dwie głupie dziewczyny łaciny, angielskiego i algebry. Nie wyobrażam sobie, jakim cudem uda się Marian dostać kiedykolwiek do koledżu, gdyby się nawet dostała, utrzymać w nim. Mała Florence jest już zupełnie beznadziejna, ale taka śliczna. Myślę, że ładna dziewczyna może sobie pozwolić być głupią, prawda? Trudno jednak oprzeć się uczuciu politowania dla jej przyszłego męża, którego śmiertelnie znudzi rozmowa z nią, chyba że uda się jej dobrać sobie męża równie głupiego jak ona sama. Sądzę, że to jest zupełnie możliwe. Świat zdaje się być zapełniony głupimi mężczyznami. Poznałam ich sporo tego lata. Po południu odbywamy przechadzki pośród skał, albo pływamy, jeśli stan wody na to pozwala. Z najzupełniejszą łatwością potrafię pływać w słonej wodzie. Widzi pan, że nauka moja nie poszła w. mieliznę nie mogę przecież powiedzieć w las. W tej chwili przyszedł list od pana Jervisa Pendletona. Trochę przykrótki i bardzo chłodny. Nie raczył mi jeszcze wybaczyć, że ośmieliłam się nie pójść za daną mi przez niego radą, mimo to, o ile powróci dość wcześnie, odwiedzi mnie w Wierzbinkach i zabawi tam kilka dni przed rozpoczęciem wykładu w koleczu. Jeśli więc okaże się bardzo uprzejmą, łagodną i uległą, będę mogła, daj mi to do zrozumienia, być przywróconą do łask. Otrzymałam też list od sali. Chcę abym przyjechała do nich na letnisko na dwa tygodnie we wrześniu. Czy mam prosić pana o pozwolenie? Czy nie doszłam jeszcze do punktu, że wolno mi samodzielnie rozporządzać moją osobą? Tak. Jestem pewna, że doszłam. Jestem już seniorką, jak panu wiadomo. Po przepracowaniu całego lata czuję, że Należą mi się krótkie chociażby wakacje dla zdrowia. Chcę zobaczyć Adrian Dej, chcę zobaczyć sali, chcę widzieć się z bratem sali. ma mnie nauczyć żeglarstwa i chcę, to główny mój powód, może niezupełnie szlochetny, aby panicz Jerry, przyjechawszy do wierzbinek, nie zastał mnie tam. Muszę mu pokazać, że nie ma prawa dyktować mi, jak mam postępować. Nikt nie ma do tego prawa, prócz, prócz pana ojczulku, i to nie zawsze. Nie ma mnie już. Zmykam do lasu. Aga. Letnisko państwa MacBride. 6 września. Drogi ojczulku, list pański nie przyszedł w porę. Stwierdzam to z przyjemnością. Jeśli pan chce, abym była posłuszna jego instrukcjom, musi pan polecić swojemu sekretarzowi, aby mi komunikował je wcześniej a aniżeli po upływie dwóch tygodni. Jak widzi pan, jestem u państwa MacBride i to już od pięciu dni. Lasy są piękne, całe letnisko jest cudowne, pogoda rozkoszna, a wszyscy przemili. Cały świat jest czarujący, jestem bardzo szczęśliwa. O, Jimmy woła mnie na łódkę. Żegnam pana, przykro mi, że byłam nieposłuszna, ale dlaczego pan trwa tak uparcie w nieużyczaniu mi zdziebełka zabawy? Za pracę w ciągu całego lata zasługuję chyba na dwa tygodnie wakacji. Jest pan starym, nieznośnym zrzędą, a jednak... Kocham pana zawsze, ojczulku, pomimo wszystkich pańskich wad. Aga 3 października Drogi ojczulku, długonóżku, jestem z powrotem w koledżu jako seniorka i redaktorka naszego miesięcznika. Nie wydaje się możliwym, prawda, aby taka uczona osoba była przed czterema jeszcze laty pupilką domu wychowawczego. Mkniemy szybko w górę w Ameryce. Niech pan sobie wyobrazi liścik od pani Jerry zaadresowany do wierzbinek i przesłany mi tutaj. Bardzo mu przykro, że nie będzie mógł być tamtej jesieni, ale przyjął zaproszenie na wycieczkę jachtem z kilkoma przyjaciółmi. Ma nadzieję, że przyjemnie spędzam lato i że rada jestem z pobytu na wsi. Pisze to wszystko, a ja tymczasem wiem doskonale, że mój pobyt u państwa MacBride nie był dla niego tajemnicą. Dowiedział się o tym od Julii. Moglibyście panowie mężczyźni pozostawić intrygi kobietom. Nie macie na to dość delikatnej ręki. Julia przywiozła cały kufer zachwycających strojów. Suknię wieczorową z klep Liberté w kolorach tęczy. Istna szata aniołów w raju. A mnie naiwnej zdawało się, że moje własne toalety wieczorowe są niezrównanie piękne. Skopiowałam z pomocą taniej krawcowej suknie pani Peterson. I jakkolwiek kopie nie wyszły bliźniaczo podobne, byłam zupełnie zadowolona, dopóki Julia nie wypakowała swoich. Ale teraz żyję, aby zobaczyć Paryż. Szczęśliwy pan musi być, że nie jest pan młodą dziewczyną, prawda drogi ojczulku? Jestem pewna, że pan uważa nasze przejmowanie się strojami za niesłychanie głupie. I ma pan zupełną rację. Nie ma wątpliwości co do tego. Ale to wyłącznie wasza wina, panowie świata. Słyszał pan o pewnym uczonym, który patrzył z pogardą na niepotrzebne stroje i fatałaszki i wygłaszał kazania na temat rozumnych, praktycznych ubrań dla kobiet. Jego żona, potulne, poczciwe stworzenie, Zastosowała się do jego poglądów i nosiła takie zreformowane suknie. Jak się panu zdaje, jaki był rezultat? Pan profesor czmychnął z baletnicą. Pańska niezmiennie. Aga. Postskryptum. Pokojówka na naszym korytarzu nosi niebieskie w białą kratę suknie barchanowe. Kupię jej brązowe i utopię niebieskie na dnie jeziora. Zimno mi się robi od wspomnień, jakie budzą one we mnie. 17 listopada. Drogi dobry mój ojczulku, pajączku. Już po całej mojej karierze literackiej, nie wiem nawet, czy powiedzieć to panu, czy nie, ale tak mi potrzeba czyjegoś współczucia, cichego współczucia. Tylko proszę, niech pan nie rozrywa świeżych moich ran przypominaniem mi tej klęski w przyszłym pańskim liście. Wszystkie wieczory zeszłej zimy i całe lato, gdy nie wkuwałam łaciny do głów moich głupich uczennic, poświęciłam na pisanie książki, którą skończyłam przed samym rozpoczęciem roku szkolnego i posłałam wydawcy. Trzymał rękopis dwa miesiące i pewna już byłam, że go przyjął. Aż tu wczoraj rano przyszła paczka polecona. Musiałam dopłacić 30 centów, a w niej moje dzieło. Zwrócony mi z listem wydawcy grzecznym, ojcowskim, ale aż nazbyt szczerym. Pisze, że sądząc z adresu, ma do czynienia ze studentką, radzi, więc, o ile zechcę go usłuchać, abym moją całą energię skierowała na naukę i zaczekała z pisaniem, dopóki nie zrobię dyplomu. Dołączył zarazem sąd krytyka o mojej książce. Sąd ten brzmi następująco. Pomysł nieprawdopodobny, charakterystyka przesadna, język rozmów nienaturalny, dużo humoru i dowcipu, ale nie zawsze w najlepszym guście. Poradzić autorce, aby próbowała dalej sił swoich, może z czasem napisze prawdziwą książkę. Niezbyt pochlebne, prawda, ojczulku. A tak byłam pewna, że wnoszę cenny wkład do literatury amerykańskiej. Najpewniejsza roiłam sobie, że zrobię panu niespodziankę napisaniem dużej powieści jeszcze przed ukończeniem koleczu. Zbierałam materiał do niej podczas ostatniej mojej wizyty u Julii na Boże Narodzenie. Kto wie jednak, czy wydawca nie ma racji? Widocznie dwa tygodnie nie wystarczyły na wystudiowanie obyczajów i manier wielkoświatowych. Zabrałam z sobą rękopis wczoraj idąc na przechadzkę, i gdy doszłam do gazowni, poprosiłam inżyniera o użyczenie mi na chwilę paleniska. Otworzył mi uprzejmie drzwi, a ja własnymi rękami wrzuciłam poronione dzieło moje do pieca. Doznałam zupełnie takiego uczucia, jak gdybym spaliła własne moje dziecko. Położyłam się potem spać w stanie ostatecznego zgnębienia. Myślałam o tym, że nigdy niczego nie osiągnę i że pan wyrzucił pieniądze w błoto. Tymczasem, niech pan sobie wyobrazi, obudziłam się dzisiaj rano z nowym, wspaniałym tematem. Przez cały dzień obmyślałam postacie bohaterów i czułam się rajsko szczęśliwa. Nikt mi chyba nie zarzuci, że jestem pesymistką. Gdybym miała męża i dwanaścioro dzieci, i gdyby wszystkich ich pochłonęła ziemia podczas jakiegoś kataklizmu. Wstałabym na zajutrz uśmiechnięta i zaczęłabym się oglądać za nową rodziną. Serdecznie oddana panu, Aga. 14 grudnia. Pająkowaty, długonogi ojczulku. Przezabawny śnił mi się tej nocy sen. Śniłam, że wchodzę do księgarni i że subjekt podaje mi nową książkę noszącą tytuł Życie i listy Agi Ebe”. Widziałam ją zupełnie wyraźnie. Oprawa z czerwonego płótna z wizerunkiem domów wychowawczego na okładce oraz moją podobizną na karcie tytułowej i napisem u dołu. Z prawdziwym poważaniem, Aga Edbot. W chwili wszakże, kiedy otwierałam ostatnią stronicę, aby przeczytać napis na moim nagrobku, obudziłam się. Byłam ogromnie zła. Już już miałam dowiedzieć się, za kogo wyjdę za mąż i kiedy umrę, a szkoda. Prawda, jakie to byłoby ciekawe móc czytać historię własnego życia, pisaną wiernie przez wszechwiedzącego autora? Gdyby tak móc ją przeczytać, pod jednym tylko warunkiem że nigdy się jej nie zapomni i że przejdzie się przez życie, wiedząc naprzód dokładnie, jakie każdy nasz krok pociągnie za sobą skutki, co się z człowiekiem stanie i kiedy, w jakim dniu i o jakiej godzinie umrze. Jak się panu zdaje? Ile ludzi miałoby odwagę przeczytać taką książkę, lub też odwrotnie? Ile potrafiłoby oprzeć się ciekawości przeczytania jej, nawet za cenę pozbawienia się na resztę życia niespodzianek, nadziei i łód? Życie jest w najlepszym razie wystarczająco jednostajne. Tak często trzeba jeść i spać. Wyobraźmy sobie jednak, jak śmiertelnie nudne byłoby, gdyby żadna już niespodzianka nie mogła spaść na nas pomiędzy śniadaniem a obiadem albo obiadem a kolacją. O Boż, zrobiłam kleksa, ale jestem na trzeciej stronicy i nie mogę przecież zaczynać nowego arkusika. Studiuję w tym roku nadal biologię bardzo ciekawy przedmiot. Przechodzimy teraz układ trawienia. O, żeby pan mógł zobaczyć, jak miluchny jest skrawek dwunastnicy kota pod mikroskopem. Drogi ojczulku, słuchamy już wykładów z filozofii, ciekawe, ale za nadto nieuchwytne. Wolę biologię, bo mogę przypiąć przedmiot dyskusji na arkusz tektury. O! Jeszcze jeden kleks i jeszcze jeden. Moje pióro roni obficie łzy. Przepraszam za nie. Wierzy pan w wolną wolę? Ja wierzę bez zastrzeżeń. Zupełnie się nie zgadzam z tymi filozofami, którzy uważają każdy czyn za bezwzględnie nieunikniony, niemal automatyczny wynik szeregu uprzednich przyczyn. Podług mnie jest to najbardziej niemoralna, jaka może być teoria. Nie można by nikogo za nic winić. Gdyby człowiek uwierzył w fatalizm, siedziałby zupełnie bezczynnie, powtarzając niech się dzieje wola Boża, i nie ruszyłby palcem aż do końca, aż do śmierci. Wierzę stanowczo we własną moją wolną wolę, we własną moją możność doskonalenia się, a taka wiara zdolna jest przenosić góry. Zobaczy Pan, że stanę się wielką pisarką. Ukończyłam już cztery rozdziały mojej nowej książki, a dalszych pięć naszkicowałam. Czuję sama, że mój list to groch z kapustą. Pewnie boli już pana głowa, ojczulku. Czas skończyć. Zresztą muszę się zabrać do robienia ciągutek. Szkoda, że nie mogę panu posłać paru sztuk. Będą doskonałe z prawdziwej śmietanki i trzech kulek masła. Pańska bardzo oddana aga. Postscriptum. Przechodzimy teraz kurs tańców charakterystycznych. Wyglądamy zupełnie jak prawdziwe baletnice. Nasze pełne wdzięku piruety budzą ogólny zachwyt. Ostatnia sylwetka to ja. 26 grudnia. Drogi ukochany ojczulku. Czy to ma sens? Nie wie pan, że nie daje się jednej osobie 17 prezentów gwiazdkowych. Proszę pamiętać, że jestem socjalistką, a pan chce zrobić ze mnie plutokratkę. Niech pan pomyśli, jaki miałabym kłopot, gdybyśmy pokłócili się kiedykolwiek. Musiałabym wynająć wóz meblowy, żeby zwrócić panu pańskie prezenty. Bardzo mi przykro, że szalik, który panu posłałam, nie bardzo równo jest zrobiony. To dzieło moich własnych rąk, jak poznał pan pewnie po supełkach na lewej stronie. Radzę panu nosić go tylko w chłodne dni i szczelnie zapinać na nim palto. Dziękuję panu ojczulku. Tysiąckrotnie. Uważam, że pan jest najmilszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek istniał, a zarazem najnierozsądniejszym. Załączam czterolistną koniczynę z obozu letniego u państwa, McBride. Oby przyniosła panu szczęście na nowy rok. 9 stycznia. Chce pan, ojczulku, zapewnić sobie wieczne zbawienie? Mamy tutaj pewną rodzinę, której położenie jest doprawdy rozpaczliwe. Matka, ojciec i czworo namacalnych dzieci. Dwaj starsi chłopcy powędrowali w świat za szczęściem, widocznie jednak nie znaleźli go jeszcze, bo nie dają o sobie znać. Ojciec pracował w hucie szkła. Dostał suchot ogromnie niezdrowe zajęcie i leży w szpitalu. Choroba jego pochłonęła wszystkie ich oszczędności i teraz. Cały ciężar utrzymania rodziny spadł na najstarszą, 24-letnią córkę. Zajmuje się ona krawiectwem, szyje w magazynie za półtora dolara dziennie, o ile ma roboty, a wieczorami haftuje serwetki. Matka jest słabowita, zupełnie niezdarna i wielce pobożna. Siedzi ze złożonymi modlitewnie rękami, uosobienie cierpliwości i rezygnacji, a córka przepracowuje się i zamartwia na śmierć. Czuje biedaczka, że nie przebrną przez zimę. I żadnej na to nie widzi rady. Ja także nie widzę. Za 100 dolarów można by kupić dla nich węgiel i obuwie dla trojga dzieci, aby mogły chodzić do szkoły i jeszcze odłożyć coś, aby biedna dziewczyna nie potrzebowała zagryzać się, jak kilka dni przesiedzi bez roboty. Pan jest najbogatszym człowiekiem, jakiego znam. Jak pan myśli, nie miałby pan na zbyciu 100 dolarów, bez których ostatecznie mógłby się pan obejść? Ta biedna dziewczyna zasługuje na pomoc daleko bardziej niż ja. Gdyby nie ona, nie zwróciłabym się z tą prośbą do pana. Matka mnie mnie wzrusza taka ryba w galarecie. Wścieka mnie po prostu widok ludzi wiecznie wzdychających, przewracających oczami i powtarzających z poddaniem może to wszystko dla naszego dobra, chociaż doskonale wiedzą, że ani się śni, żeby tak było. Pokora, rezygnacja, czy jak się tam to wszystko nazywa, jest zwyczajnie brakiem woli i chęci. Należy do bardziej wojującego kościoła. Muszę przygotować na jutro całego Schopenhauera. Najokropniejsza podług mnie część filozofii. Profesorowi naszemu zdaje się widocznie, że nie mamy prócz tego nic innego do roboty. Zabawny starowina. Chodzi wiecznie zamyślony, buja gdzieś w obłokach i łypie nieprzytomnie oczami, ilekroć zdarzy mu się dotknąć stopą ziemi. Usiłuje ożywiać swoje wykłady rzekomymi dowcipami, przy których staramy się naturalnie uśmiechać. Zapewniam Pana jednak, że nie ma w nich nic zabawnego. Cały wolny czas od wykładów poświęca na rozmyślanie, czy materia istnieje w samej rzeczy, czy też wydaje nam się tylko, że istnieje. Jak Pan sądzi, gdzie jest teraz moja najnowsza powieść? W koszu. Widzę sama, że niewiele warta, a jeśli rozkochany w swoim dziele autor zdaje sobie z tego sprawę, czegóż dopiero spodziewać się po krytycznie usposobionym czytelniku? Później. Piszę do pana, ojczulku, złoża boleści. Dwa dni leżałam z opuchniętymi migdałkami. Nie mogę teraz jeszcze nic przełknąć prócz gorącego mleka. Co sobie myśleli rodzice pani, żeby nie dać wyciąć migdałów, jak pani była dzieckiem? Zainteresował się doktor. Nie wiem, co myśleli. Wątpię jednak, czy w ogóle myśleli o mnie. Pańska Aga. Nazajutrz z rana. Przeczytałam mu mój list przed zaklejeniem go. Nie wiem sama dlaczego rzucam taki łzawy cień na życie. Zapewniam pana, że czuję się młodą, szczęśliwą i pełną radości. Mam nadzieję, że i pan tak samo. Młodość nie ma nic wspólnego z rocznicami urodzin, tylko z żywotnością ducha. Pomimo siwej pańskiej głowy, może pan wciąż jeszcze być młodzieńcem? Oddana panu całą duszą Aga. 12 stycznia. Drogi panie filantropie, pański czek dla mojej biednej rodziny nadszedł wczoraj. Bardzo. A bardzo panu dziękuję. Zwiałam z gimnastyki i zaniosłam im go zaraz po śniadaniu. Szkoda, że pan nie mógł widzieć wyrazu twarzy tej młodej dziewczyny. Była tak oszołomiona, szczęśliwa i wzruszona, że wyglądała prawie młodo. A ma przecież tylko 24 lata. Czy to nie okropne? W tej chwili wydaje jej się, że wszystkie błogosławieństwa spłynęły na nią naraz. Ma stałą, zapewnioną na dwa miesiące pracę z góry. Ktoś wychodzi za mąż i dostała do szycia wyprawę. Dzięki najwyższemu! zawołała matka, zrozumiawszy wreszcie, że ten mały papierek przedstawia wartość stu dolarów. To nie najwyższy, odparłam. To tylko długonogi ojczulek. Tak nazwałam pana, panie Smith. Ale najwyższy natknął go tą myślą, upierała się. Wcale nie. To ja sama mu ją podsunęłam. Pewna jednak jestem, czulku, że najwyższy odpowiednio pana wynagrodzi. Zasługuje pan na darowanie panu dziesięciu tysięcy lat mąk czyśćcowych. Pańska bardzo, a bardzo wdzięczna Aga Ebbet. 15 lutego. Niech wasza królewska mość raczy wysłuchać. Dzisiejszego rana jadłem na śniadanie pasztet z piersi indyczej i gęś. Kazałem też podać sobie kubek herbaty. Wywarł z ziół chińskich, którego nigdy jeszcze nie piłem. Nie obawiaj się, ojczulku, nie, nie zwariowałam. Cytuję tylko Samuela Pipsa. Czytamy go w związku z historią Anglii jako pracę źródłową. Rozmawiamy teraz ze sobą wszystkie trzy sali. Julia i ja z tylem 1660 roku niech Pan posłucha. Udałem się na Charing Cross, aby oglądać wieszanie, rozciąganie i ćwiartowanie majora Harvisona. Delikwent wyglądał tak pogodnie, jak tylko mógł wyglądać człowiek w jego kondycji. Albo obiadowałem w towarzystwie damy mojego serca, strojnej w piękne szaty, żałobne po bracie który zmarł wczoraj na plamistą gorączkę nie wydaje się panu to nieco zbyt wczesnym rozpoczynaniem obowiązków towarzyskich jeden z przyjaciół pipsa wpadł na świetny pomysł umożliwiający królowi spłacanie długów przez sprzedawanie biedakom zepsutych prowiantów i cóż pan na to panie reformatorze mam wrażenie że nie jesteśmy tak źli jak malują nas gazety samuel Przejmował się swoimi strojami jak jakaś dziewczyna. Wydawał na nie pięć razy więcej niż jego żona. Musiał to być złoty wiek mężów. Jak się panu podoba taki na przykład ustęp? Czy nie wzruszający? Dzisiaj przyniesiono mi mój kamlotowy płaszcz ze złotymi guzikami, który kosztuje mnie dużo pieniędzy. Proszę Boga, aby umożliwił mi zapłacenie za nie. Proszę mi darować, że mój list taki pełen jest pipsa. Pisze o nim szczegółowy referat. Niech pan sobie wyobrazi nasz triumf, ojczulku. Samorząd uczelniany zniósł nakaz gaszenia świateł o dziesiątej. Możemy palić lampy chociażby całą noc, jeżeli kto ma ochotę, pod warunkiem wszakże nie przeszkadzania innym. Życie towarzyskie na szeroką skalę nie jest przewidywane. Wynik zniesienia tego zakazu stanowi świetny przyczynek do badań natury ludzkiej. Odkąd wolno nam przesiadywać, jak długo nam się chce, wcale nas to nie kusi. Głowy zaczynają nam się kiwać o dziewiątej, a o wpół do dziesiątej pióra wypadają z naszych bezsilnych dłoni. Jest w pół do dziesiątej, dobranoc. Niedziela. Wracam w tej chwili z kościoła. Mówił kaznodzieja z Georgii. Musimy pamiętać, ostrzegał, aby nie rozwijać umysłu kosztem strony uczuciowej. Wedle mnie to było nędzne, suche kazanie. Jeszcze pips. Skądkolwiek przybywają, obojętnie z jakiej części Stanów Zjednoczonych lub Kanady i jakie noszą imię, wiecznie słyszymy to samo kazanie. Czemuż do licha nie idą do męskich koleżów i nie ostrzegają tam studentów, aby... Unikali nadwyrężania męskich swoich natur nadmiarem pracy umysłowej. Piękny mamy dzień. Mroźny, lodowaty, jasny. Zaraz po obiedzie Sali, Julia, Martykin i Eleanor Pratt, przyjaciółki moje, ale pan ich nie zna, wkładamy krótkie spodniczki i biegniemy na wieś do kryształowego zdroju na pieczone kurczęta i wafle. A potem pan kryształowo-zdrojowy przywiezie nas z powrotem swoim wozem drabiniastym. Powinnyśmy wrócić do koledżu na siódmą, ale mamy zamiar przedłużyć urlop do ósmej. Bywaj zdrowy, zacny panie. Mam honor pisania się waszej łaskowości, najuleglejszą, najbardziej powolną, najpokorniejszą i najwierniejszą sługą. A. Ebbet 5 marca Drogi panie opiekunie, jutro jest pierwsza środa miesiąca. Ciężki dzień dla domu wychowawczego imienia Johna Greera. Z jaką ulgą odetchną wszyscy, kiedy wybije nareszcie piąta i panowie opiekunowie, pogłaskawszy każde z dzieci po główce, odjadą własnymi samochodami. Czy pan ojczulku głaskał mnie kiedy indywidualnie po głowie? Nie przypuszczam. Zachowałam jedynie w pamięci grubych opiekunów. Niech pan serdecznie pokłoni się ode mnie domu wychowawczemu, naprawdę serdecznie. Kiedy cofam się myślą wstecz i pamięcią zamgloną przeżyciami czterech lat sięgam do pobytu mojego w domu wychowawczym, dziwnie rzewnego doznaję uczucia. Z początku, po przybyciu do koledżu, miałam żal do losu za to, że pozbawił mnie normalnego dzieciństwa, jakie było udziałem innych dziewcząt. Teraz jednak Zupełnie inaczej się na to zapatruję. Uważam to wprost za niezwykłą przygodę, zapewniającą mi rodzaj uprzywilejowanego, odrębnego stanowiska, z którego mogę obserwować życie. Wyskoczywszy na świat od razu jako dorosła, mogę ogarnąć całokształt jego perspektywy, której brak zupełnie ludziom wychowanym od dziecka wśród uciech życia światowego. Znam mnóstwo dziewcząt, Julię na przykład, które wcale nie wiedzą, że są szczęśliwe, tak się zżyły z tym uczuciem, że zmysły ich zupełnie stępione są na nie. Ja przeciwnie, w każdej chwili mego istnienia mam głęboką świadomość mojego doskonałego szczęścia. I będę miała ją zawsze, bez względu na to, jakie spotkać mnie mogą przykrości. Będę traktowała je, nawet ból zębów, jako ciekawe przeżycie. I rada będę, że przekonam się na sobie samej, jak te przykrości wyglądają. Czy zły, czy dobry los mi przeznaczony, z pogodą przyjmę jeden i drugi. Nie bierz jednak, ojczulku, zbyt dosłownie tego mojego sentymentalizmu do domu wychowawczego imienia Johna Griera. Gdybym miała pięcioro dzieci jak Russo, nie porzucę żadnego z nich na progu ochrony dla Znajdek, aby zapewnić mu prostotę wychowania. Niech Pan pokłoni się ode mnie, Pani Gipt, i niech Pan nie zapomni jej powiedzieć, jak szlachetnie urobił się mój charakter. Oddana Panu całym sercem. Aga. Wierzbinki 4 kwietnia. Drogi ojczul. Zauważył pan stempel pocztowy? Sali i ja uświetniamy wierzbinki przez czas ferii wielkanocnych naszą obecnością. Doszłyśmy do wniosku, że najlepiej wykorzystamy nasze dziesięć dni wakacji, jeśli spędzimy je w cichym jakimś zakątku. Nerwy nasze doszły do takiego stanu, że nie mogłyśmy znieść ani jednego obiadu w Ferguson. Posiłek we wspólnej sali z czterema setkami dziewcząt jest prawdziwą katuszą dla przemęczonych nerwów. Taki jest hałas, że niepodobna usłyszeć, co mówi sąsiadka po drugiej stronie stołu, chyba że zrobi z ręki trąbkę i będzie wrzeszczała przez nią na cały głos. Niech pan nie myśli, że to przesada. Wałęsamy się tutaj po pagórkach, czytamy, piszemy i zażywamy odpoczynku. Wgramoliłyśmy się dzisiaj na szczyt niebosiężny, tam gdzie pani Jerry i ja gotowaliśmy wieczerze. Nie chce mi się wierzyć... Że minęło już od tego czasu prawie dwa lata. Miejsce, gdzie dym naszego ogniska okopcił skały, jest jeszcze wyraźnie widoczne. Dziwne to, jak widok niektórych miejsc związany jest nieodłącznie z pewnymi osobami, tak, że nie sposób oglądać pierwszych bez wspomnienia drugich. Przez dwie minuty czułam się bez niego dziwnie osamotnioną. Niech pan zgadnie, ojczulku, czym jestem zajęta ostatnio. Na pewno myśli pan, że jestem niepoprawna. Piszę książkę. Zaczęłam pisać trzy tygodnie temu i posuwam się naprzód milowymi krokami. Odkryłam nareszcie sekret. Pani Dżery i ów wydawca mieli rację. Najłatwiej trafia się do duszy czytelnika, pisząc o tym, co dobrze się zna. Proszę zgadnąć, gdzie odbywa się akcja? W domu wychowawczym. Książka jest dobra. Tematem jej są drobne, zwykłe wydarzenia codzienne. Jestem teraz realistką. Pożegnałam się na razie z romantyzmem. Może kiedyś w przyszłości powrócę do niego. Jak rozpocznę własne życie pełne niezwykłych przygód. Ta nowa książka musi być skończona i wydrukowana. Przekona się pan, że będzie. Jeśli się czegoś bardzo gorąco pragnie, nie ustając w usiłowaniach osiągnięcia upragnionego celu, osiąga się go w końcu. Przez całe cztery lata pragnęłam i usiłowałam dostać list od pana, i jeszcze nie dałam za wygraną. Dobranoc, ojczulku ojczysty. Ojczulku ojczysty, podoba się panu taka aliteracja? Prawda, że ładnie brzmi? Całym sercem oddana panu, aga. Postscriptum: Zapomniałam opowiedzieć panu o nowinach na farmie. Niestety są bardzo smutne. Niech pan nie czyta tego przypisku, jeśli nie chce pan narazić na szwang swojej wrażliwości. Biedny stary bułanek zdechł. Tak osłabł, że nie mógł już rzucić i musiano go zastrzelić. Dziewięcioro kurcząt udusiła w zeszłym tygodniu łasica, czy kuna, a może po prostu szczur. Jedna z krów zachorowała. Musieliśmy sprowadzić do niej weterynarza z Bonnie Ring. Amazaj czuwał przy niej całą noc, żeby wlewać w jej gardło olej lniany i wódkę. Mamy jednak poważne podejrzenia, że biedna chora dostała tylko olej jelniany. Sentymentalny tomy, kot z sierścią mieniącą się jak szylkret, zginął. Jest obawa, czy nie wpadł w zasadzkę. Alech, tyle jest utrapień na świecie. 17 maja. Drogi ojczulku, pająku. List ten będzie bardzo krótki, bo na sam widok pióra łapie mnie kurcz w palcach. Przez cały dzień notowanie na wykładach, a przez cały wieczór nieśmiertelna powieść. Stanowczo za dużo pisania. Zakończenie roku szkolnego za trzy tygodnie od przyszłej środy. Myślę, że mógłby pan przyjechać i poznać się ze mną. Znienawidzę pana, jeżeli pan nie przyjedzie. Julia zaprasza wuja Jervisa, pani Czadżery, jako należącego do jej rodziny Asali, Jimiego McBride jako członka swojej rodziny. Kogo ja mogę zaprosić? Jedynie pana i panią Lipt, a na nią nie mam wcale ochoty. Proszę, niech pan przyjedzie. Pańska z przywiązaniem i skurczem pisarskim Aga. Wierzbinki, 19 czerwca. Drogi ojczulku, pająku, długonóżku, jestem wykształcona. Mój dyplom spoczywa w dolnej szufladzie komody razem z moimi dwiema najstrojniejszymi sukniami. Zakończenie roku szkolnego odbyło się jak zwykle z kilkoma ulewami łez w najważniejszych momentach. Dziękuję panu za przesłane mi przez pana pączki różane. Były prześliczne, pani Dżery i pani Jimmy, Także dali mi róże, ale ich wiązanki zostawiłam w wannie, a pańską miałam przypiętą do stanika podczas uroczystości. Jestem więc w wierzbinkach na lato, może na zawsze. Utrzymanie jest tutaj niedrogie, otoczenie ciche, sprzyjające pracy literackiej. Czegoż więcej pragnąć mogłaby początkująca autorka? Zupełnie jestem zwariowana na punkcie mojej nowej książki. Myślę o niej na jawie i marzę we śnie. Niczego mi więcej nie potrzeba prócz ciszy i mnóstwa wolnego czasu do pracy. No i w przerwach pożywnych posiłków. Panicz Jerry ma przyjechać w sierpniu na tydzień czy coś około tego. A Jimmy McBride obiecał wpadać od czasu do czasu w ciągu lata. Pracuje teraz dla jednej z firm i objeżdża okolicę z jej akcjami. Skorzysta z tego i za jednym zamachem odwiedzi mnie i tutejszy bank farmerów. Widzi więc pan że wierzbinki nie mogą uskarżać się na zupełny brak życia towarzyskiego. Mogłabym nawet mieć nadzieję, że i pan odwiedzi nas przy okazji jakiejś wycieczki samochodowej. Wiem jednak, że ułuda taka jest beznadziejna. Wówczas, kiedy nie przyjechał pan na moją promocję, wydarłam pana z mojego serca i pogrzebałam na zawsze. Aga ebbet. A? absolwentka Akademii 24 czerwca Najdroższy pająkowaty ojczulku Czy praca nie jest przyjemnością a może pan nigdy nie pracował Szczególnie wtedy jest przyjemnością kiedy to co robimy jest nam najmilsze ze wszystkiego na świecie Pisałam Ile tylko pióro mogło nadążyć codziennie tego lata, i mam jedynie żal do życia, że dni nie są dość długie, abym mogła dać wyraz pisany wszystkim pięknym, cennym i zajmującym myślom, jakie snują mi się po głowie. Ukończyłam drugą część mojej książki i jutro o wpół do ósmej z rana rozpoczynam trzecią. To najmilsza książka, o jakiej słyszał pan kiedykolwiek. Tak, doprawdy, proszę się nie śmiać. Nie mogę myśleć o niczym innym. Zaledwie mogę doczekać się chwili, kiedy po ubraniu się i zjedzeniu śniadania mogę zasiąść do niej, a potem piszę, piszę, piszę jednym tchem, dopóki nagle nie poczuję się tak zmęczona, że myśl moja jest jak sparaliżowana. Zabieram wtedy Kolina, nowego naszego psa owczarka, hasam z nim po polach i gromadzę świeży zapas pomysłów na następny dzień. To stanowczo najpiękniejsza książka, jaką kiedykolwiek pan czytał. O, przepraszam, już raz to powiedziałam. Nie uważa mnie pan przecież za zarozumiałą, prawda, ojczulku? Nie, nie jestem zarozumiała, do prawdy, tylko w tej chwili taka jestem rozentuzjazmowana. M może później trochę ochłonę, będę usposobiona bardziej krytycznie i lekceważąco do mojej pracy. Ale nie, jestem pewna, że nie. Tym razem napisałam prawdziwą książkę. Przekona się pan. Spróbuję na parę chwil mówić o czymś innym. Nie pamiętam, czy pisałam panu, że Amazei i Kali pobrali się. Oboje pracują jeszcze tutaj. O ile mogę jednak sądzić, małżeństwo nie wyszło żadnemu z nich na dobre. Ona śmiała się dawniej, kiedy zdarzyło mu się wleźć w błoto lub rozsypać popiół na podłogę, a teraz. O, gdyby pan mógł słyszeć, jak go za to beszta. Nie przypieka też już sobie grzywki na czole. On znów, który z taką gotowością wyręczał ją w trzepaniu dywanów i noszeniu drew do kuchni, pomrukuje teraz ze złością, jak go o to prosi. Jego krawaty też stały się jakieś bezbarwne, czarne lub brązowe, gdy dawniej płonęły szkarłatem i purpurą. Postanowiłam nie wyjść nigdy za mąż. Małżeństwo musi być widocznie jakimś czynnikiem odbarwiającym. Nie mam żadnych nowin do zakomunikowania panu o życiu na farmie. Wszystkie zwierzęta mają się doskonale. Świnie nieprawdopodobnie się utuczyły, krowy mają zadowolone miny, a kury niosą jajka i wysiadują je jak należy. Interesuje się pan drobiem, jeżeli tak, pozwolę sobie polecieć panu nieocenione małe dziełko 200 jajek rocznie od każdej kury mam zamiar urządzić na przyszłą wiosnę wylęgarnię i hodować kurczęta widzi pan że osiadam w wierzbinkach na stałe postanowiłam pozostać tutaj dopóki nie napiszę 114 powieści jak matka antony troloupa będę mogła wówczas powiedzieć sobie że spełniłam moje zadanie w życiu i że mogę spocząć na laurach to znaczy podróżować Pan James McBride spędził u nas zeszłą niedzielę. Mieliśmy na obiad pieczone kurczęta i lody. I jedno i drugie znalazło jego uznanie. Ogromnie byłam rada, że go widzę. Przypominał mi na chwilę, że istnieje poza wierzbinkami szeroki świat. Biedny Jimmy, udręczony jest swoimi akcjami, nie może nikomu ich wtrynić, mimo że zachwala je jak najgoręcej. Tutejszy bank farmerów, nie chciał mieć nic z nimi do czynienia mimo że dają sześcia czasem siedem od starocznie Myślę że Jimmy zrobiłby najlepiej powracając do Worcester gdzie znajdzie zajęcie w fabryce ojca Jest zbyt szczery zbyt łatwowierny i ma zbyt miękkie serce aby mogło mu się dobrze wieść jako finansiście ale być kierownikiem świetnie prosperującej fabryki ubrań roboczych to stanowisko bardzo pożądane jak się panu zdaje Tymczasem kręci jeszcze nosem na ubrania, ale przeprosi się z nimi. Mam nadzieję, że oceni Pan należycie długość tego listu pisanego przez osobę dotkniętą skurczem pisarskim. Kocham Pana zawsze, Ojczulku Ojczysty, i jestem bardzo szczęśliwa. Żyjąc wśród pięknej natury, mając w brud smacznego jadła, wygodne łóżko do spania, ryzę białych, dziewiczych arkuszy papieru i garniec atramentu, czego można jeszcze żądać od świata? Pańska całą duszą jak zawsze, Aga. Postscriptum listonosz był przed chwilą i przyniósł świeże wiadomości. Panicz Jerry zapowiada swój przyjazd na piątek wieczór, pozostanie cały tydzień. Bardzo miła nowina. Boję się tylko, że moja książka ucierpi na tym. panie Jerry jest bardzo wymagający. 27 sierpnia. Drogi, kochany ojczulku, gdzie się pan podziewa. Wciąż głowię się nad tym, ale jestem jak tabaka wrogu. Nigdy nie wiem, w jakiej części świata szukać pana. Mam jednak nadzieję, że nie ma pana obecnie podczas tej straszliwej kanikuły w Nowym Jorku. Przypuszczam, że musi pan przebywać teraz na jakimś szczycie górskim, ale nie w Szwajcarii, gdzieś bliżej, że rozkoszuje się pan wieczystym śniegiem i myśli o mnie. Proszę, niech pan myśli o mnie. Jestem bardzo osamotniona i bardzo tęsknię za kimś, kto myślałby o mnie. O. Ojczulku, tak chciałabym znać pana. Moglibyśmy w chwilach, kiedy czulibyśmy się oboje nieszczęśliwi, pocieszać się wzajem. Czuję, że mam już wierzbinek po uszy. Myślę o przeniesieniu się stąd. Sally zamieszka w zimie w Bostonie, aby pracować w instytucji dobroczynnej. Czy nie uważa pan, że byłoby dobrze, abym zamieszkała razem z nią? Mogłabym pisać, gdy ona poświęcałaby się pracy społecznej, a wieczory spędzałybyśmy wspólnie. Nieznośnie długie wydają się one, o ile nie ma nikogo, z kim można by pomówić, z wyjątkiem państwa Simple, Amazai i Kari. Wiem z góry, że mój pomysł zamieszkania w Bostonie razem z Sali nie zyska pańskiej aprobaty. Widzę już list pańskiego sekretarza, który będzie brzmiał jak następuje. Wielmożna panna Agata Ebbot, szanowna pani, pan Smith woli, aby pani pozostała w Wierzbinkach z poważaniem Elmer H. Griggs. Nie cierpię pańskiego sekretarza. Człowiek, który nazywa się Elmer H. Griggs, musi na pewno być potworny. Ale doprawdy, ojczulku. Uważam, że nie pozostało mi nic innego jeno jechać do Bostonu. Nie mogę zostać tutaj dłużej. Jeżeli coś nie przerwie rychło monotonii mojego życia, rzucę się chyba z rozpaczy do dousy losowego. O Boże, co za żar! Trawa wszędzie spalona, wszystkie strumyki wyschły do szczętu, a gościńce białe od kurzu. Nie było deszczu od nieskończonych tygodni. Sądząc, z mojego listu można by mnie posądzić o histerię. Zapewniam pana, że nie mam jej. Cierpię tylko na brak chociażby kawalątka rodziny. Żegnam pana mój ojczulku najdroższy. Jaka szkoda, że nie znam pana. Aga. Wierzbinki 19 września. Drogi ojczulku. Stało się coś. Co do czego muszę zasięgnąć pańskiej rady? Tylko pan jeden może mi jej udzielić, nikt inny na świecie. Czy nie byłoby możliwe, abym widziała się z panem osobiście? O tyle łatwiej jest mówić niż pisać. Boję się też, że pański sekretarz mógłby otworzyć list. Postscriptum. Jestem bardzo, bardzo nieszczęśliwa. Aga. 3 października. Drogi ukochany ojczulku, kartka pisana pana ręką mocno drżącą, jak widzę, nadeszła dzisiaj rano. Martwi mnie strasznie, że był pan chory, gdybym wiedziała o tym, nie byłabym zaprzątała Panu głowy moimi sprawami. Skoro jednak Pan chce, wyspowiadam się z moich kłopotów, ale uprzedzam, że są bardzo skomplikowane i trudne do opisania i bardzo. Bardzo intymne. Proszę niech pan spali ten list po przeczytaniu. Ale zanim zacznę, oto czek na tysiąc dolarów. Zabawne, prawda, że ja posyłam panu czek? Jak się panu zdaje, skąd mam tyle pieniędzy? Sprzedałam moją powieść, ojczulku. Mają drukować ją naprzód w miesięczniku w siedmiu kolejnych zeszytach, a potem dopiero. Wyjdzie w oddzielnej książce. Myśli pan pewnie, że wariuję z radości? Nie. Wcale nie. Jestem zupełnie apatyczna. Cieszę się naturalnie, że mogę zacząć spłacać panu dług. Winna jestem jeszcze panu z górą dwa tysiące. Będę je spłacała ratami. Ale proszę, niech pan nie robi mi trudności z przyjmowaniem pieniędzy. Tak się cieszę, że mogę je panu zwrócić. Winna Panu jestem coś nieskończenie cenniejszego niż pieniądze. Przez całe życie będę spłacała ten dług przywiązaniem i wdzięcznością. Drogi ojczulku, przejdźmy do drugiej sprawy. Proszę Pana o najpraktyczniej życiową, najszczerszą, najbardziej bezstronną radę, nie licząc się z tym, czy może mi się ona podobać, czy nie. Wiadomo, panu, jak bardzo gorące żywiłam względem pana uczucia. Uosabia pan przecież dla mnie jak gdyby całą moją rodzinę. Nie weźmie mi pan jednak za zło, jeżeli wyznam, że gorętsze jeszcze uczucia żywię dla innego mężczyzny. Przypuszczam, że moje listy od dłuższego już czasu pełne być musiały pani Czadżery. Chciałam, ażeby pan był w stanie zdać sobie sprawę, jaki on jest. I jak nam dobrze jest z sobą, mamy jednakowe na wszystko poglądy. Ze strachem odkrywam w sobie tendencję do naginania moich własnych tak, aby upodabniały się do jego. Faktem jest jednak, że on zawsze ma rację. Tak zresztą być powinno, bo ma o 14 lat więcej doświadczenia życiowego ode mnie. Mimo to w wielu rzeczach jest dużym dzieciakiem i potrzebna mu jest troskliwa opieka. Nigdy nie pamięta o wkładaniu kaloszy podczas deszczu. I on i ja znajdujemy upodobanie w tych samych rzeczach, i on i ja uważamy, że świat pełen jest rozkoszy, i mnie i jego bawi to samo. Okropnie musi być, jeśli dwoje ludzi ma zasadniczo odmienne poczucie humoru. Myślę, że nic nie jest w stanie przerzucić mostu przez taką otchłań. A taki przy tym jest. Nie, nie potrafię tego ująć w słowa, jest właśnie sobą. A ja tęsknię za nim. Brak mi go, brak niewypowiedzianie. Całe życie wydaje mi się bez niego pustką. Wszystko na świecie razi mnie, rani i boli. Nienawidzę światła księżyca dlatego właśnie, że jest takie piękne, a jego nie ma, aby zachwycał się nim wraz ze mną. Ale może. I pan kochał kiedyś w życiu. W takim razie rozumie pan mnie. Jeśli pan kochał, nie mam potrzeby tłumaczyć panu. Jeśli nie, nie mogę wytłumaczyć. Tak właśnie wyglądają moje uczucia dla niego, a jednak nie zgodziłam się zostać jego żoną. Nie powiedziałam mu dlaczego. Nie mogłam mówić. Milczałam i czułam się tak strasznie nieszczęśliwą. Nie znalazłam nic do powiedzenia, a on odjechał, wyobrażając sobie, że chcę wyjść za mąż za Jimiego MacBride'a. Ani mi się śni, nie przyszłoby mi to wcale na myśl, że można wyjść za mąż za Jimiego. Nie uważam go za dostatecznie dojrzałego. Najgorsze, że pomiędzy mną a paniczem Jerry fatalne zaszło z tego powodu nieporozumienie i oboje głęboko zraniliśmy nasze uczucie. Bo rozumie pan, odmówiłam mu nie dlatego, że go nie kocham, ale że kocham go tak bardzo. Bałam się, że w przyszłości może pożałować niepotrzebnego kroku, a tego nie potrafiłabym przeżyć. Zdawało mi się, że osoba tak zupełnie pozbawiona przodków jak ja, nie ma prawa wejść do takiej rodziny jak jego. Nie mówiłam z nim nigdy o domu wychowawczym przez gardło przejść mi, nie chciało przyznanie się, że nie wiem kim jestem. Mogę być kimś okropnym, prawda? A jego rodzina jest taka dumna. Po trosze czułam się też związana wobec pana. Kształcił mnie pan po to, abym stała się pisarką, muszę więc przynajmniej starać się nią zostać. Nie zdaje mi się, ażeby było uczciwe przyjmowanie tyle ofiar na moje kształcenie, a potem Wcale z niego nie korzystać. Teraz jednakże, kiedy widzę, że będę miała możliwość zwrócenia panu wydanych na mnie pieniędzy, czuję, że częściowo przynajmniej uwolniłam się od ciążącego na mnie długu. Przypuszczam zresztą, że mogłabym nawet wyszedłszy za mąż być w dalszym ciągu pisarką. Obie te profesje nie muszą się koniecznie wykluczać wzajemnie. Długo i usilnie rozmyślałam nad tym. Jerry jest co prawda socjalistą i poglądy jego nie są wcale konwencjonalne, może też nie robiłoby mu tak wielkiej, jak inny mężczyznom różnicy wzięcie żony z proletariatu. Może też jeśli dwoje ludzi tak bezwzględnie i we wszystkim z sobą się zgadza, jeśli czują się tak rajsko szczęśliwi, kiedy są razem i tak bezgranicznie nieszczęśliwi z dala od siebie, nie powinni pozwolić, aby cośkolwiek na świecie mogło stanąć pomiędzy nimi. Chcę oczywiście wierzyć to. Chciałabym jednak, nade wszystko, usłyszeć pański bezinteresowny sąd w tej mierze. Pan także należy, prawdopodobnie, do jakiejś rodziny, będzie więc pan zapatrywał się na to ze światowego punktu widzenia, a nie z czysto ludzkiego stanowiska. Widzi więc pan, że odwołanie się moje w tej sprawie do pana jest aktem prawdziwego z mojej strony męstwa. A gdybym tak zwróciła się wprost do niego i wyjaśniła mu, że przyczyną nie jest Jimmy, ale dom wychowawczy, czy byłby to naprawdę taki straszny krok z mojej strony? Rozumie się, że niełatwo byłoby mi zdobyć się na tyle odwagi. Kto wie, czy nie wolałabym już zostać nieszczęśliwą na całe życie. Stało się to wszystko przed dwoma miesiącami mniej więcej. Nie miałam od Czerego ani słówka i nic nie słyszałam o nim od tego czasu. Zaczęłam już zżywać się po trochu z uczuciem złamanego serca, kiedy nagle list otrzymany dzisiaj od Julii na nowo poruszył mnie do głębi. Wspomina w nim zupełnie przygodnie, że wuja Czerwisa złapała burza podczas polowania w Kanadzie i że wskutek tego. Ciężko zachorował na zapalenie płuc. A ja o niczym nie wiedziałam. Czułam się dotknięta, zniknął, nie dawał znaku życia o sobie. Wyobrażam sobie, jak bardzo musi czuć się nieszczęśliwy i wiem, kto jest bardziej nieszczęśliwy. Jak się panu wydaje, co powinnam zrobić? Aga. 6 października. Najdroższy Najukochańszy ojczulku pająku. Ależ tak, naturalnie, że przyjadę. Będę u pana w środę po obiedzie o wpół do piątej. Rozumie się, że trafię. Byłam trzy razy w Nowym Jorku i nie jestem przecież małym dzieckiem. Nie mogę w to uwierzyć, że naprawdę zobaczę pana. Przez tak długi czas tylko wyobrażałam sobie pana, że trudno mi jest myśleć o panu jako o istocie z krwi i kości. Jaki pan dobro, ojczulku, że kłopocze się pan ze mną, nie czując się jeszcze sam zupełnie silnym. Niech się pan pilnuje i nie przeziębia. Te ciągłe deszcze tyle sprawiają wilgoci. Bardzo, a bardzo oddana panu, Aga. Postscriptum, przyszło mi w tej chwili na myśl coś strasznego. Czy ma pan lokaja? Ogromnie boję się lokajów i gdyby taki pan miał otworzyć mi drzwi, zemdlałabym chyba na progu. Jak się do takiego odezwać? I co mam powiedzieć? Nie znam pańskiego nazwiska. Czy mam się zapytać o pana Smitha? Czwartek rano. Najdroższy, najgoręcej ukochany pani Chudżery, pająku dwugonuszku, ojczulku, Pendletonie, Smyfie. Spałeś tej nocy? Ja nie, ani na jedną chwileczkę. Byłam zbyt olśniona, oszołomiona i szczęśliwa. Chyba nigdy już nie będę mogła spać ani jeść. Ale mam nadzieję, że ty spałeś? Powinieneś spać, bo musisz prędko wyzdrowić, abyś mógł jak najprędzej przyjechać do mnie. Mój drogi, nie mogę znieść myśli, że taki byłeś chory, a ja nic o tym nie wiedziałam. Doktor, odprowadzając mnie wczoraj do powozu, powiedział, że przez trzy dni uważano cię prawie za straconego. O najdroższy, gdyby się to stało, zgasłoby dla mnie światło na ziemi. Przypuszczam, że kiedyś w dalekiej przyszłości jedno z nas będzie musiało opuścić drugie, ale wówczas będzie miało za sobą tyle przeżytego szczęścia, iż żyć będzie mogło wspomnieniami. Chciałam rozweselić cię moim listem, a tymczasem widzę, że muszę podnieść naprzód na duchu siebie samą. Bowiem, pomimo ogromu szczęścia, o jakim nigdy nie mogłam śnić ani marzyć, czuję się dziwnie zaniepokojona. Strach, że mogłoby ci się stać coś złego, legł cieniem na moje serce. Dotychczas mogłam żyć wesoła, swobodna i beztroska, bo nie posiadałam nic cennego, o co mogłabym drżeć i co mogłabym utracić. A teraz. Całe moje życie wypełni jedna wielka troska. Ilekroć będziesz z dala ode mnie, będę widziała w wyobraźni wszystkie straszne samochody, które mogłyby cię przejechać, wszystkie szyldy, które mogłyby spaść na ciebie, wszystkie złośliwe zarazki, które mógłbyś połknąć. Prysł na zawsze mój spokój, co prawda nie byłam nigdy zwolenniczką zupełnego spokoju. Proszę cię, wyzdrowiej prędko, jak najprędzej – Muszę cię mieć przy sobie, żebym mogła cię widzieć i czuć, że jesteś istotą żywą, namacalną. Mieliśmy dla siebie zaledwie pół godzinki. A może to był sen? Gdybym była członkiem twojej rodziny, choćby najdalszą kuzynką czwartego stopnia, miałabym prawo odwiedzać cię codziennie, czytać ci głośno, poprawiać poduszki, wygładzać te twoje drobne zmarszczki na czole i zmusić końciki ust twoich do podnoszenia się do góry w miłym, wesołym uśmiechu. Już? Rozweseliłeś się, prawda? Byłeś już zupełnie wesół wczoraj, zanim rozstaliśmy się. Doktor powiedział, że muszę być dobrą pielęgniarką, bo wyglądasz o 10 lat młodziej. Mam nadzieję, że nie wszystkich zakochanie odmładza o 10 lat. Czy nie wpłynie to ujemnie na twoją miłość do mnie, jeżeli okaże się, że jestem jedenastoletnią dziewczynką? Dzień wczorajszy był najczarowniejszy, jaki mogłam w ogóle przeżyć. Gdybym miała umrzeć jako 99-letnia staruszka, nie zapomnę najdrobniejszego szczegółu. Młoda dziewczyna, która wyjechała z Wierzbinek o świcie, była zupełnie inną osobą aniżeli ta, która powróciła tutaj wieczorem. Pani Simple obudziła mnie o pół do piątej. Zerwałam się od razu wśród ciemności i pierwszą moją myślą było – poznam ojczulka pająka, poznam długonogiego pana X. Zjadłam śniadanie w kuchni przy świece, a potem pojechałam na odległą o pięć mil stację w najcudniejszym świetle październikowego poranka. Słońce wzeszło podczas drogi. Klony i derenie zapłonęły w jego blasku ogniem, złotem i purpurą. Kamienie przydrożne, mury i pola zamigotały brylantami szronu. Powietrze było ostre, przejrzyste i pełne obietnic. Czułam, że stanie się coś nadzwyczajnego. Przez cały czas w pociągu szyny nie przestawały mi śpiewać. Jedziesz poznać ojczulka Pająka, jedziesz poznać długonogiego pana X. Przyśpiew ten dziwny dodawał mi otuchy. Coś mi mówiło, że Ojczulek ułoży wszystko jak najlepiej. Jechałam pełna wiary i ufności w niego i wiedziałam zarazem, że inny mężczyzna, droższy od ojczulka, pragnie widzieć mnie i nie wiem dlaczego, ale czułam, że zanim wrócę do wierzbinek, zobaczę i jego także. Widzisz, że przeczucia mnie nie omyliły? Kiedy stanęłam przed domem na Madison Avenue, taki wydał mi się on wielki, ciemny i nieprzystępny, że nie śmiałam wejść do środka. Obeszłam go dookoła, ażeby zdobyć się na odwagę. Przekonałam się jednak od razu, że ani trochę nie było się czego bać. Twój lokaj to taki miły, taki po ojcowsku wyglądający staruszek, że czułam się od pierwszej chwili jak w domu. Czy pani jest panną Ebbet? Zapytał mnie na wstępie. Tak, odpowiedziałam szczęśliwa, że nie miałam potrzeby pytać o pana Smitha. Poprosił, abym zaczekała chwilę w salonie. Ciemnawy trochę, ale wspaniały, prawdziwie męski pokój. Usiadłam na brzeszku wielkiego miękkiego fotela, wciąż powtarzając sobie zobaczę ojczulka pająka, zobaczę długonogiego pana X. W chwilę później powrócił miły staruszek i poprosił, abym przeszła za nim do biblioteki. Byłam taka wzruszona, że nogi literalnie uginały się pode mną. Przy drzwiach staruszek odwrócił się i szepnął – był bardzo chory, panienko. Dzisiaj pierwszy raz pozwolił mu doktor usiąść w fotelu. Nie zostanie pani za długo, żeby go nie zmęczyć. Z tonu, jakim to wypowiedział, poznałam, że bardzo musicie kochać. Drogi, poczciwy staruszek potem zapukał i oznajmił – panna Empet. Weszłam i drzwi zamknęły się za mną. W zestawieniu z jasno oświetlonym holem taki panował tutaj mrok, że na razie nie widziałam nic. Potem dostrzegłam wysoki fotel przed kominkiem i stojący przed nim stolik z błyszczącą zastawą herbacianą i krzesłem. Spostrzegłam też, że wtulony w wysoki fotel, obłożony poduszkami i okryty pledem, siedzi mężczyzna. Zanim zdążyłam powstrzymać go. Wstał, chwiejąc się nieco na nogach, oparł się o poręcz fotela i spojrzał na mnie bez słowa. W tej samej chwili, w tej samej chwili zobaczyłam, że to byłeś ty. Ale i to jeszcze nie otworzyło mi oczu. Przyszło mi tylko na myśl, że ojczulek pająk sprowadził cię tutaj, ażeby zrobić mi niespodziankę. Ale ty roześmiałeś się i, wyciągając do mnie rękę, rzekłeś, droga. Mała ago. Nie domyśliłaś się więc, że to ja jestem ojczulkiem pająkiem? W tej chwili olśniła mnie jasność. Och, jak mogłam być tak głupią? Tysiąc drobnych szczegółów powinno było, gdybym miała trochę więcej sprytu, odsłonić mi od dawna całą prawdę. Nie byłabym chyba dobrym detektywem. Ojczulku Jerry, jak mam cię właściwie nazywać? Tak po prostu, Jerry? To byłoby zbyt poufale, zbyt wielkim brakiem szacunku. A ja przecież muszę mieć dla ciebie szacunek. Byłeś tak długo moim opiekunem, moim drogim ojczulkiem. Spędziliśmy słodkie, Najsłodsze w świecie pół godziny, zanim przyszedł twój doktor, aby zabrać mnie bez pardonu. Tak była mnie przytomna przez całą drogę na stację, że o mały włos nie wsiadłam do niewłaściwego pociągu. A i ty także niezupełnie byłeś przytomny. Zapomniałeś poczęstować mnie herbatą. Ale jesteśmy oboje bardzo, bardzo szczęśliwi, prawda ojczulku? <grym> prawda Jerry? Przyjechałam do Wierzbinek już po północy. Jak cudnie błyszczały gwiazdy na niebie, a dzisiaj z rana byłam już daleko na polach i łąkach z kolinem, i zwiedziłam wszystkie miejsca, gdzie bywaliśmy ty i ja razem, i przypominałam sobie, co mówiłeś, jak wyglądałeś. Las płonął cały brązem, a powietrze było kryształowo mroźne dziwne, unoszące powietrze, jak na skrzydłach. Ach, gdybyś mógł być tutaj i wbiegać na szczyt wraz ze mną. Brak mi ciebie okrutnie, tęsknię za tobą, Jerry, mój ukochany, ale tęsknota taka jest rozkoszna. Będziesz wkrótce razem ze mną należymy do siebie teraz już na zawsze i naprawdę, a nie tylko na niby. Nie wydaje ci się dziwnym, że i ja nareszcie mogę należeć do kogoś? Ach, jakie to cudowne, jakie boskie, jakie słodkie uczucie. Nigdy nie pozwolę, abyś tego pożałował nigdy, ani na chwilę. Twoja na wieki, Aga. Postscriptum. Pierwszy to list miłosny, jaki kiedykolwiek napisałam. Czy nie zabawne, że wiedziałam, jak?